Jest godzina 17 prawie. Dzisiaj północny wiatr wieje. No, dzisiaj posiedzenie za długo, może do 22. No, taki pan jeszcze siedzi obok mnie. Mało ludzi jest. Z poniedziałek. Po weekendzie już mało ludzi jeździ. No to rozkładam się, zaraz się widzimy, jak się rozłoży. Wędki już rzuciłem. Trochę się tutaj ustawia. Chyba na dole posiedzę chwilę. Zobaczę, albo potem do góry przejdę. Także czekamy. Północny wiatr wieje dosłownie. Także 2 godziny powinien troszeczkę się zmniejszyć. Jakoś zimno w sumie nie jest, ale wolałem się cieplej ubrać. Będziemy kombinować. Standardowe wystawy mam wrzucone. No i czekamy. Posiedzę może do 22, jak nie trzymam. Jak nic nie będzie brało, od razu się zawijam. Jutro planuję popłynąć na drugą stronę z kolegą. Także jak będzie się coś działo, to będę nagrywał. Prawdopodobnie z tych szalek. Tutaj pan też będzie zaraz przerzucał. Idę przerzucić. Jest 18.20. Trzeba zacząć przerzucać. Wiatr trochę się uspokoił. Przyjemnie się robi w miarę. No nic, przerzucam. Czas coś zjeść. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby jeść rybę na rybach. Ale jestem głodny. Będę konsumował. Nad wodą to człowiek głodnieje momentalnie. Jakieś branie chyba było. Chyba jakieś branie. No. Albo branie, albo fałszywałem. Chyba zostawiło. Poczekam jeszcze. Oczywiście śmieci ze sobą zabieramy. W tym roku już tyle nazbierałem się tych śmieci. Jest godzina przed 19 i kolega właśnie z nienacka dojechał. Pan będzie się pakował i kolega wejdzie na to miejsce, gdzie ten pan łowił. Bo tutaj jedno branie miałem niedawno. A jak jadłem, to widzieliście. Także tak to wygląda. Wiaterek się uspokaja. I się pokombinuje. No i co, kolega się rozwija, pan pojechał. I sobie posiedzimy chyba dłużej, co? Ja tak planowałem do 22, ale jak będziesz siedział, to do 12 można posiedzieć, nie? Może ognisko zrobimy. Trzeba iść po drewno, jak nam się będzie chciało. Działamy. Godzina 20, idę przerzucać. Przestawiłem skuter. Tu lepiej schodzić troszeczkę. Przerzucę 2 wędki. Już potem chyba za pół godziny, no może za godzinę przerzucę, o tak. 21.43. Jedno branie tylko miałem. Idzie w drugi.
Wino ci. Ja z 50 ma, nie? Ma. Ładny. No nic. Trzeba go wypuścić. Działamy dalej. Już w krostach, nie? Zaraz po tym drugim leszczu nabijałem tylko zanętę i wszedł krąpik. Też go zaraz wypuszczą. Idę zaraz dwie wędki przerzucać. Trochę drewienka się przyniosło. I chociaż małe ognisko klimatyczne. Siedzimy. Czekamy. Nie Wojtek? Kolega miał branie przed chwilą na prawej wędce. Może poprawi jeszcze coś. Nie udało się zapiąć ryby, więc przerzuciłem właśnie. Nie czekamy, jakieś branie są. Koledzy wzięło i biegłem do niego, ale u mnie też zaczęło jechać. To chyba za późno podbiegłem, bo puścił. Jakieś dziwne branie do dołu chyba mam. No, chyba tak. A nie... Nie wiem, co to było. Rzuciłem i mi tak dziwnie szło. Nie wiem, o co to chodzi. Trzeba jeszcze raz przerzucić. 23:40, przerzucone wędki. Jeszcze chwila siedzimy, zobaczymy, co się będzie działo. Trochę tam brań mieliśmy, jakichś takich. Ładnie. Nie? Trochę brań było. Dzisiaj wyjątkowa cisza. Nie jeździ? Nikogo nie ma, nie? Mało ludzi. Po weekendzie tak to wiesz, jest. Koledzy przed chwilą lis foremkę wziął od metody. I szedł ją szukać. Ale nie wiem, czy ją znajdzie. Wygląda. Godzina 23:55. Nie wiem, posiedzimy może do pierwszej maksymalnie. Może do wpół do pierwszej zobaczymy. Coś się tam dzisiaj działo, jakieś tam branka były fajne. Schrzaniłem jeden odjazd. Za późno podbiegłem. I co, znalazłeś foremkę? Jest po 12 i się zawijamy. Jednak trochę szybciej. Kolega się zdenerwował na lisa, bo mu wziął foremkę. No nic, dzięki za oglądanie. I do następnego razu. Do zobaczenia. Trzymajcie się.